pakiecie znalazło się 14 uchwał, z czego najważniejsze dotyczyły zmian w budżecie powiatu wejherowskiego. Podjęto również decyzję w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych w Wejherowie i Rumi. Dokonujemy kilku przesunięć, zmian, zwiększenia środków. Dajemy środki do muzeum na przygotowanie projektu rozbudowy biblioteki profesora Geralda Labudy. Został podpisany już akt notarialny. Ten budynek jest naszą własnością, więc dzisiaj na sesji dajemy pieniądze właśnie na wykonanie projektu budowy tej biblioteki. Ponadto przesunięcia w placówkach oświatowych. Zbliża się rok szkolny, więc będzie też kilka uchwał oświatowych. W dalszej części posiedzenia Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie zwiększenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 190 tysięcy złotych. Kwota przeznaczona w tym celu ma również zostać przekazana na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz działalność warsztatów terapii zajęciowej. Podczas 9. sesji Rady Powiatu Wejherowskiego starosta Gabriela Lizius wraz z etatowym członkiem zarządu Wojciechem Rybakowskim dokonali uroczystego wręczenia nominacji nowym dyrektorom placówek oświatowych. Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzie została Dorota Nowicka-Klimowicz, natomiast dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi Lucyna Pękowska.